Siemanko, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś przyjechaliśmy na żwirownię w pogoni za szczupakiem. Jak widzicie, będziemy pływali nowym sprzętem. Stary sprzęt powędrował do pana Dawida, którego serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że połowisz na nim fajnych szczupaków. Także ja nie przedłużam dalej, tylko śmigam na ponton i lecimy łowić. Także oddajemy pierwszy rzut w miejsce slipu. Jest to w ogóle od Salmo. 13-centymetrowy łamany pike w kolorze albino. Już dał mi ładnego szczupaczka, ale zobaczymy, czy dzisiaj się spisze. Kurczę, przed chwilą miałem takiego około wymiarowego szczupaka, ale niestety cała akcja się nie nagrała, bo miałem rozładowaną baterię, a nim to zauważyłem, to już było po ptakach. No ale walczymy dalej, fajnie, bo już rybka wpadła, także na plus. Chociaż chciałbym coś większego, a nie tam jakoś 50-taka. Ale przywalił. Ale też niewielki, kurczę. Fajnie, bo chociaż tego nagram. No tam nawet nie wiedziałem, kiedy kamera się wyłączyła. Ale przywalił fajnie. Oczywiście nic innego jak Ricky the Roach. Może kołowymiarowy taki. Mamy tego malucha. Teraz by się przydało to jakieś zdjęcie zrobić fajne. A może ma takie 50. Dzisiejszy drugi szczupaczek, około 50 cm. Nie będziemy go mierzyć, tylko za chwilę wypuścimy go do wody. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. Fajnie, bo ta ryba dziś jest aktywna, także mam nadzieję, że jeszcze złowimy jednego szczupaczka co najmniej. Mam nadzieję, że będzie większy niż te dwa. Także co? Wypuszczamy go do wody, co? No i mamy kolejną rybę. Tym razem na cykadę. A niewielki szczupak. Taki, nie wiem, 30 cm. Dobra, i wypuszczamy tego malucha do wody. Trzeci dzisiaj. No kurczę, naprawdę ta ryba jest dzisiaj aktywna. Szkoda, że wszystko takie małe. Ale jeszcze dzień się nie skończył, także będziemy walczyć dalej. Wow. A i teraz taki okonek na cykadę, nie wiem, około 20, może 22 cm, także wypuszczamy go do wody. No, chyba jakiś lepszy. I następny okonek, też na cykadę, ten jest mniejszy, kurczę, jak on to zagryzł. Jest kolejny,
Ja pierdzielę, ale też maluch. Kurczę, czemu same maluchy biją dzisiaj? Ale ładnie ubarwiony. Dobra, szybka akcja i do wody. Słuchajcie, moi drodzy, ja przed chwilą się spakowałem, także za chwilę będę ruszał do domu, ale chciałem jeszcze podsumować dzisiejszy wyjazd. Jak widzieliście, udało się złowić 4 szczupaczki i 2 okonie. Co prawda nie były to duże ryby, ale ten kontakt z rybą był. Szkoda, że nie udało się złowić nic większego. No ale nie będę tutaj już przedłużał. Pamiętajcie tylko zostawić lajka pod filmikiem i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!